rosyjski film Nocny jest straży, czyli no, Nocna Straż tutaj może się zbytnio kojarzyć z cyklem Nocny Patrol, też tłumaczonym jako Nocna Straż czasami. Nocny jest straży, może Strażnicy Nocy, bo też chyba amerykański, tam angielski tytuł brzmi Night Guards. No, Strażnicy Nocy będzie chyba najlepsiejszy. Jest to historia taka bardzo klasyczna o wampirach. Taki sobie chłopaczek, kurier, 18-latek, śni mu się piękna kobieta, rzeczywiście piękna, która potrzebuje pomocy. I gdy spotyka ją w hotelu, usiłuje się do niej dostać. No i tu zaczyna się akcja, ponieważ dopadają go wampiry. Kobieta przez nich tytułowana jest kniachinią, czyli księżną prawdopodobnie, tak chyba trzeba tłumaczyć to rosyjskie słowo, kniachini. I zaczyna się oczywiście młodzka walka, właściwie jaka tam walka, on nie jest dla nich żadnym przeciwnikiem, ale pojawiają się też właśnie strażnicy nocy walczący z wampirami. I cała akcja jest o tym właśnie, że ci strażnicy nocy tłuką się z tymi wampirami, wampiry tłuką się z tymi strażnikami nocy, jest przepowiednia, która ma się spełnić o świcie któregoś tam dnia, chyba jak będzie zaćmienie księżyca, krwawy księżyc, o, jakoś tak, chyba. Przepraszam, ale mój rosyjski nie do końca jest dobry. Tym niemniej film oglądałem z jakimś tam zainteresowaniem. Nie jest to najwyższej klasy kino, takiej sobie kino klasy B, ale przyznam się, że historia mnie w jakimś tam stopniu wciągnęła. Dlaczegoż by więc obejrzeć ten film, a nie na przykład Underworld? Och, jakie piękne tłumaczenie na język polski, Underworld. Który traktuje o podobnych tematach, tyle że tam są wilkołaki, ale też wampiry. Osobiście zniszczył mnie moje jakieś tam oczekiwania co do tego filmu właśnie Underworld i całą sympatię, jaką mogłem mieć dla tego filmu, zniszczyła jedna z pierwszych scen, gdzie wilkołak się przemienia i wrzeszczy, wampir stoi i wrzeszczy. Wilkołak się przemienia i wrzeszczy, wampir stoi i wrzeszczy, zamiast go zaciukać, nie? Tego wilkołaka, zanim się całkowicie przemieni. Po czym, no on wrzeszczy jak ostatni kretyn, po czym, nie wiem, może widział pierwszy raz w życiu wilkołaka i nigdy o nich nie słyszał, bo ten wilkołak później wyskakuje i robi chlast, chlast i wampira nie ma, bez żadnego nawet problemu. Więc takie wrzeszczenie i czekanie, aż wilkołak się przemieni, to taka głupota, która zniszczyła, jak dla mnie, całkowicie nastrój tego filmu. Później były oczywiście inne głupoty, ale to zadecydowało. Tutaj nie mamy takiej sceny, która by zniszczyła na mój entuzjazm, przynajmniej dla tego filmu. Dlatego obejrzałem go z równym zainteresowaniem od początku do końca. Jak już powiedziałem, jest to kino klasy B, ale całkiem sympatycznie zrobione. Żal mi było tych strażników nocy, których zadaniem było walka z wampirami, a którzy okazało się, że z tymi wampirami nie mają szans. Po prostu dostali taki wpierdel, że nawet trudno to nazwać łomotem, po prostu wpierdel dostali, że zastanawiałem się, skąd oni biorą kolejnych rekrutów. Prawdopodobnie, bo takie odniosłem wrażenie, gdy ten szef wyszedł taki pewny siebie, że jak już jego rozwalili tych ludzi, to że on im da radę. Więc prawdopodobnie to nie wzięło się znikąd, po prostu do tej pory nie mieli styczności może z wampirami tej klasy. Tak sobie to tłumaczę. Akcja rozwija się bardzo standardowo, bardzo klasycznie. Wiemy, co będzie dalej, ale jakaś przyjemność z oglądania zostaje. Bardziej mi się podoba ta Rosjanka od tej głównej bohaterki ze świata wampirów. Może dlatego, że tamta jak wychodziła, to wszyscy nagle padali na pyski. Ta nie ma jakichś tam specjalnych mocy. O Jezu, spoiler. W każdym razie, mimo swej przewidywalności, uważam, że warto było poświęcić te półtorej godziny na film. Warto było się wyluzować po prostu, bez specjalnych oczekiwań i spędzić miło czas, oglądając porządnie zrobiony film klasy B, którego celem jest tylko rozrywka, a nie jakieś tam głębsze przemyślenia. I po raz kolejny wyrażam żal, że filmy te nie znajdą się prawdopodobnie
przez jeszcze długi czas w szerszej dystrybucji.